Witam. Na tym filmie ze statystyki opisowej, dokładnie z wszechstronnej analizy struktury, pokażę Wam, jak wykonać analizę koncentracji za pomocą miar klasycznych. I teraz tak, jeżeli mamy dane zapisane w postaci przedziałów, a każdy przedział ma swoją liczebność, można skorzystać z miar koncentracji, wyznaczając miary koncentracji, można skorzystać z miar klasycznych, tylko dlatego tutaj, bo zarówno początek przedziału pierwszego, jak i koniec ostatniego przedziału, te przedziały są jasno określone, jakie mają początki i końce, a więc będzie możliwość wyznaczenia środka dla każdego z przedziałów. Ma to takie znaczenie, że będziemy mogli po prostu określić średnią arytmetyczną i zastosować wzór na średnią, który mamy tutaj zapisany. Do jego obliczenia będzie potrzebny środek każdego przedziału. Środek każdego przedziału nie zawsze jest możliwy do wyznaczenia, tak jak mówiłam, gdy na przykład brakuje nam początka któregoś przedziału albo końca innego przedziału. Wynik oczywiście tutaj Wam pokazuję, będzie wynosił tyle odpowiednio, a skąd to się wzięło? Z tego, że na początek trzeba wyznaczyć środek każdego przedziału. Środek każdego przedziału to jest najczęściej wyznaczana wartość między początkiem a końcem danego przedziału. Jeżeli to jest na przykład jedynka i trójka, to liczbą, która jest dokładnie na środku każdego przedziału, to jest powiedzmy liczba tak samo oddalona od jednej, jak i drugiej, czyli między jedynką a trójką na środku leży dwójka. Jeżeli tak jak tutaj macie takie liczby trochę udziwnione, to liczymy po prostu jej pierwsza liczba plus druga liczba przez dwa i mamy średnią z tych dwóch liczb i to będzie środkowa wartość. Gdy mamy zapisane środki każdego przedziału, zgodnie z tym wzorem potrzebujemy przemnożyć każdy środek przedziału razy liczebność każdego z tych przedziałów, czyli mnożę kolumnę tak podpisaną razy tą podpisaną i daje nam to środek każdego przedziału razy liczebność, czyli każdy wynik, który tutaj jest zapisany, przemnażam razy liczebność, którą tu mam, czyli na przykład 5 razy 1,4 daje 7, 2 razy 3,4 daje 6,8 i na końcu wyznaczam sumę, bo w przypadku miar klasycznych bazujemy na sumach całych kolumn, czyli musimy mieć kolumnę tak podpisaną i na końcu suma. Suma tak podpisanej kolumny wynosi 75,8, a łączna liczebność, która znajdzie się w mianowniku, to jest w tym momencie 32. Jeżeli tą sumę tej kolumny podzielę przez sumę tej kolumny, tutaj tak podpisanej kolumny, dostajemy wynik i mimo tego, że mamy zinterpretować, ocenić miarę koncentracji ostatecznie, jeżeli ja po drodze coś liczę ze statystyki, najczęściej wymagana jest dodatkowa interpretacja, każda poboczna wszystkiego, co policzymy. Więc jeżeli ktoś by chciał, to zaraz to sobie zinterpretujemy. Do oceny miar koncentracji będą nam potrzebne różnice wynikające z tego, że od każdego środka przedziału odejmiemy średnią. Czyli każda z tych wartości, jak tutaj jest zapisana, od niej, od każdej z nich odejmiemy 2,369, która była wynikiem średniej arytmetycznej zgodnie z tym zapisem. Od każdego środka przedziału odejmujemy średnią. Czyli 1,4 minus 2 po przecinku mamy wynik. 3,4 minus 2,369 mamy wynik. Każdy z tych wyników różnic kolejno trzeba będzie dalej przetworzyć. Na przykład do liczenia odchylenia standardowego, które będzie konieczne do miary koncentracji, musimy każdą z tych różnic, która jest tutaj zapisana, zgodnie z tym zapisem podnieść do kwadratu, a potem przemnożyć razy ni. Czyli na kalkulatorze liczymy ten wynik, podnosimy do kwadratu i przemnażamy razy 5, żeby otrzymać ten wynik. Tak samo przykładowo ten wynik podnoszę 1,031, przemnażam razy 1,031 i przemnażam razy 2, żeby otrzymać ten wynik tutaj zapisany. Będziemy oczywiście, jak to w statystyce, potrzebować sumy określonej kolumny. Tutaj ona będzie wynosiła akurat 13,469. Czemu na przykład nie sumujemy tutaj?
no bo tutaj suma domyślnie będzie 0. Bo suma wszystkich różnic od średniej teoretycznie powinna nam dawać 0. Taki powinien być wynik, a sumy środków przedziałów się raczej nie stosuje, bo to nic nam nie daje. Dodatkową kolumną, którą w tej tabeli obliczeniowej będziemy potrzebowali stworzyć, to jest nie tylko różnica do kwadratu razy ni, tylko te różnice, które mamy tutaj, ale podniesione teraz do czwartej potęgi i przemnożone razy ni. Czyli każda z tych liczb zostaje na kalkulatorze lub w Excelu podniesiona do czwartej potęgi i przemnożona razy liczebność. Wyniki mamy tutaj zapisane, w tej całej kolumnie mamy wyniki i będzie nas interesowała suma tak podpisanej kolumny. To już jest koniec, jeśli chodzi o naszą tabelkę obliczeniową. Trzeba się zabrać za obliczanie miar, które będą nam konieczne do oceny koncentracji rozkładu. Czyli tak, jeżeli ja policzyłam średnią arytmetyczną, należałoby się skupić dodatkowo na interpretacji. Czyli jeżeli średnia arytmetyczna wynosi 2,369 i na przykład zajmujemy się analizą cen mebli w pewnym sklepie czy sklepach, to powiemy, że średnia cena mebli wynosiła, to powinno być A, przeciętnie 2,369 tysiąca złotych. Taka interpretacja byłaby wystarczająca, ewentualnie możecie powiedzieć, że cena mebli wynosiła przeciętnie. Nie możemy dać interpretacji, że średnia arytmetyczna ceny mebli wynosi złotych. Taka interpretacja typu mediana czegoś tam wynosi tyle, to nie jest interpretacją statystyczną i zazwyczaj nie jest to zaliczane jako poprawna interpretacja. Każda miara statystyczna ma swoje interpretacje. Żeby zbadać tą naszą koncentrację, musimy wejść trochę w temat miar zróżnicowania, a dokładniej obliczyć wariancję, która jest powiedzmy odchyleń standardowym do kwadratu. Będzie po prostu ona nam potrzebna do wyznaczenia ostatecznie tej miary koncentracji za pomocą miar klasycznych wyznaczoną. I w tym momencie mamy odchylenie standardowe do kwadratu, czyli wariancje, i żeby je policzyć, muszę mieć sumę tych różnic, jak każdy środek przedziału różni się od średniej, ale podniesione do kwadratu i przemnożone przed sumowaniem razy ni. Generalnie jest to suma tak podpisanej kolumny, jak tutaj jest za znakiem sigma, czyli to jest 13,469. I należy to podzielić przez to, ile mamy jednostek zbadanych, a w tym momencie wariancja po podzieleniu jednej liczby tego licznika przez mianownik daje nam 0,421 i jak wiemy, wariancja sama w sobie nie posiada interpretacji. My interpretujemy dopiero pierwiastek z tego wyniku, będzie to tak zwane odchylenie standardowe, czyli jeżeli w tym momencie policzymy odchylenie standardowe jako pierwiastek z tego wyniku, albo ewentualnie od razu odchylenie jako pierwiastek z tego, co było w ramach wariancji, na jedno wyjdzie, otrzymamy generalnie wynik, który mówi o tym, jak przykładowo nasze ceny mebli różnią się na minus i na plus od średniej wynoszącej prawie 2,4 tysiąca złotych. Można powiedzieć, że te ceny mebli różniły się od średniej ceny o 0,649 tysiąca złotych. Tu wiadomo, powinno być tysiąca złotych. I możemy teraz przejść do właściwej miary koncentracji. W tym momencie miarą koncentracji taką podstawową jest tak zwany czwarty moment centralny. To jest wzór bardzo podobny do wariancji, bo wariancję możemy nazwać drugim momentem centralnym, gdzie te różnice od średniej tym razem podnosimy do czwartej potęgi, jak przy wariancji było do drugiej potęgi. I miara typu czwarty moment centralny, jak wariancja, nie posiada interpretacji, ale jest miarą przydatną do naszych obliczeń. I teraz, jak patrzymy, potrzebujemy do czwartego momentu centralnego w liczniku sumę różnic od średniej tych środków przedziałów, ale podniesionych do czwartej potęgi i razy ni.
Czyli tą kolumnę mamy zapisaną i potrzebujemy sumę tak zapisanej kolumny. Wynik mamy zapisany i zgodnie ze wzorem na czwarty moment centralny dzielimy przez łączną liczbę jednostek, które my sobie zbadaliśmy, czyli w tym zadanku jest to 32. Wychodzi nam wynik. On bezpośrednio nie posiada interpretacji, ale będzie potrzebny do badania koncentracji. I współczynnik koncentracji nie jest bardzo trudny do obliczenia. To jest tak zwany czwarty moment centralny standaryzowany, a to po prostu dlatego, że ten wynik dzielimy przez zwykłe odchylenie standardowe podniesione do czwartej potęgi. Czyli ten wynik z czwartego momentu centralnego dzielimy przez wcześniej policzone odchylenie standardowe, ale wcześniej podniesione do czwartej potęgi. Czyli jak tu widzimy ten zapis, ten wynik dzielimy przez odchylenie, które samo w sobie, tylko ono zostało podniesione do czwartej potęgi. Wynik gdzieś powinien być około dwójki, trójki, czwórki. Najlepiej jakby był około trzech. Dlaczego? Bo jeżeli wynik jest poniżej 3, to mówimy, że rozkład jest spłaszczony w stosunku do rozkładu normalnego, czyli możemy mówić o niskiej koncentracji. Jeżeli wynik dokładnie wynosi 3, a ja się rzadko z tym spotykam, szybciej w przypadku miar pozycyjnych taki wynik da się otrzymać, bo to dokładnie musi być trójka, możemy wówczas powiedzieć, że rozkład ma taką samą koncentrację jako rozkład normalny. Skrótem, rozkład jest identyczny jak rozkład normalny. I jak się domyślacie, jeżeli to jest rozkład spłaszczony, to jest rozkład taki jak rozkład normalny, to jeżeli nasza miara przekracza 3, możemy wówczas powiedzieć, że rozkład jest wysmukły w porównaniu do rozkładu normalnego, czyli cechuje go wysoka koncentracja. Generalnie na wykresie można to przedstawić na zasadzie porównania trzech linii. Jeżeli nasz rozkład jakiejś zbiorowości przypominałby rozkład normalny, czyli najpierw łagodnie by rosł, osiągał pewien szczyt, a potem w tym samym stopniu by opadały kolejne liczebności, możemy powiedzieć, że prawdopodobnie ma kształt rozkładu normalnego. Jeśli jednak liczebności na początku są bardzo niewielkie, a potem wystrzeliwują w górę, a potem z tym samym tempem opadają i to bardzo gwałtownie, możemy powiedzieć, że rozkład jest bardziej wysmukły niż wynikałoby to z rozkładu normalnego. W przypadku, gdyby rozkład miał być spłaszczony, oznacza to tyle, że liczebności kolejne są bardzo do siebie podobne w kolejnych na przykład przedziałach, osiągają pewien szczyt, a potem w tym samym tempie, z tym samym częstotliwością zmniejszania się tych kolejnych liczebności opadają. Wówczas możemy mówić o rozkładzie spłaszczonym. Tutaj te trzy linie zostały rozdzielone na trzy oddzielne takie mini grafiki, gdzie można popatrzeć, co to znaczy rozkład wysmukły. Wysmukły, czyli taki wyciągnięty w górę, spłaszczony, czyli dosłownie taki zgnieciony, muszę się Wam kojarzyć ze zgniecieniem przez buta, a to jest rozkład normalny, czyli do którego my byśmy chcieli dążyć, żeby nasz rozkład go przypominał. A więc w naszym przypadku, jeżeli nasza miara koncentracji wynosi 2,34, oznacza to, że ten wynik jest poniżej trójki, a więc nasz rozkład tego, jak kształtują się ceny w poszczególnych sklepach, możemy powiedzieć, że jest spłaszczony. Rozkład sklepów pod względem ceny mebli był spłaszczony w porównaniu do rozkładu normalnego.